Mleko roślinne to świetna alternatywa dla mleka krowiego, jednak w sklepach często trudno jest znaleźć zdrowe produkty bez niepotrzebnych ulepszaczy. Możecie jednak zrobić takie mleko we własnej kuchni i ja w tym filmie pokażę Wam, jak przygotować mleko migdałowe, które może posłużyć jako samodzielny napój, ale też jako dodatek do kawy, deserów czy koktajli. Przygotowanie jest banalnie proste. Jedyne, czego potrzebujecie, to trzy składniki: migdały, woda i odrobina czegoś słodkiego, na przykład syropu z agawy czy syropu klonowego. Migdały zalewacie wodą i moczycie przez całą noc. Następnie takie już wymoczone i odcedzone migdały łączycie z wodą i miksujecie bardzo dokładnie przy pomocy blendera, nawet przez dobre 5-10 minut. Teraz pozostaje już tylko odcedzić mleko przy pomocy sitka wyłożonego kilkuwarstwową gazą, a na koniec warto jeszcze odcisnąć mocno ostatnie krople mleka, tak żeby nic się nie zmarnowało. Pozostaje nam jeszcze tylko delikatnie, dosłownie dosłodzić całe mleko i gotowe. Jeszcze chciałbym dodać, że polecam Wam spróbować przyrządzenie takiego mleka z dowolnych innych orzechów, bo nadają się do tego w zasadzie wszystkie. No to próbujemy. Genialne. Po przepis jak zwykle odsyłam Was do opisu pod filmem. Pamiętajcie też, że na stronach Akademii Smaku mamy dla Was mnóstwo pomysłów, nie tylko na takie pyszne napoje, ale też wszelkiego rodzaju zdrowe jedzenie. Pamiętajcie o tym i do zobaczenia w następnych filmach. Cześć!